W zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu 16 uczniów klas czwartych brało udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020, podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. To już kolejny projekt, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się w bogatą infrastrukturę i wyposażenie pracowni. Ale nie to najważniejsze. Najważniejsze to, że nasi uczniowie, biorąc udział w warsztatach, są zadowoleni. Wciągają się do tych zadań i bardzo ciężko zakończyć zajęcia warsztatowe. Jest to pogoń do przyszłości, ale i pierwszy krok, który wspomaga nas w przybliżaniu tego ważnego momentu. Ważnego momentu dlatego, że młodzież i dzieci to nic innego jak współczesne programowanie i to idzie wraz z rozwojem współczesnego świata. Zajęcia trwały od listopada ubiegłego roku do maja tego roku. Jako temat przewodni uczniowie obrali sobie robotolandię, czyli pracę nad stworzeniem krainy zamieszkanej przez roboty. Głównym założeniem zajęć było rozwijanie umiejętności informatycznych, kreatywnego i logicznego myślenia oraz umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych, nowoczesnych pomocy i aplikacji w celach edukacyjnych oraz samorozwojowych. Uczniowie podczas zajęć korzystali m.in. z zestawów Lego Spike Prime, kostek do rozszerzonej rzeczywistości Merge Cube, robota Fotona, zestawów Scotty Go, klocków Moody oraz narzędzi i aplikacji takich jak Scratch i PowerPoint. Podczas podsumowania projektu uczniowie zaprosili swoich młodszych kolegów na warsztaty, podczas których podzielili się z nimi swoją wiedzą. Opiekunem projektu była pani Marta Hanusek przy wsparciu pana Michała Anastaziaka. Uczniowie podczas uczniowskich laboratoriów informatycznych twórczo realizowali swoje pomysły, pracowali w grupie, dzielili się swoimi doświadczeniami z kolegami i rozwiązywali na bieżąco problemy, które się pojawiały. Zrealizowali projekt Robotolandia, czyli miejsce dla robotów, w którym mieszkają roboty, w których jest wiele przedmiotów do użytku. Znaleźli, budując z klocków Lego, wiele zastosowań tych przedmiotów. Był to bardzo mile i ciekawie spędzony czas. A co o projekcie mówili sami uczniowie? Brałam udział w laboratorycznych zajęciach uczniowskich. Na zajęciach uczyliśmy się budować z klocków Lego, bawiliśmy się kostką, w której w naszej sali pojawiły się magiczne stworzenia i postacie. Również programowaliśmy roboty, że ruszały się. Te zajęcia były świetną frajdą. Nauczyłam się wielu rzeczy. Działa na